Zalon Polityczny Trójki Zaprasza Paweł Lisicki Dzień dobry Państwu, ze mną w studiu jest Jan Szyszko, minister środowiska. Dzień dobry panie ministrze. Witam serdecznie, dasz i szczęść Boże z samego rana. <grym> Czy pan oglądał może wczoraj mecz Polska-Czarnogóra? Nie oglądałem, ale słuchałem, akurat podróżowałem. Czyli uczestniczył pan w Uciec tych emocjach, w tej tak to tak tak Chciałem serdecznie <grym> pogratulować piłkarzom Polski, będziemy grali w Rosji w mistrzostwach. No i co, liczymy na mistrzostwo świata? Jak, jak pan typuje? Ja myślę zawsze tak. Panie. Zawsze Dlatego tak? Jestem, oczywiście jestem optymistą, a również uważam, że Polska jest świetnym zespołem również w zakresie piłki nożnej. I możemy być tu liderem zupełnie spokojnie, tak jak w innych dziedzinach. A co z optymizmem w relacjach prezydent PiS albo prezydent prezes Prawa i Sprawiedliwości? Sądzi Pan, że to, co mamy w te, z czym mamy w tej chwili do czynienia, to jest taki rzeczywiście incydent chwilowy, czy jednak początek czegoś głębszego? Ja myślę, że no, reforma sądownictwa musi nastąpić To ulega najmniejszej wątpliwości i w tej chwili trwa chyba konstruktywny dialog. Ten dialog jest potrzebny i na pewno się zakończy e, dobrze dla kraju. A padają jednak takie dosyć ostre słowa. Prezydent mówi w dzisiejszym wywiadzie, chociażby dla mojego tygodnika, tylko tylko do rzeczy, mówi o tych, którzy zdradzili i wskazuje tutaj na jednego z kolicjantów PiS. To są właściwe słowa, pańskim zdaniem? Ja muszę powiedzieć, że nie czytałem jeszcze dzisiejszej pracy, nie słuchałem tego. Natomiast na pewno trwa dialog i to nie ulega najmniejszej wątpliwości. No dobrze, zostawiamy ten dialog, niech on sobie trwa w sprawie sądownictwa. Przechodzimy do rzeczy, które nas tutaj najbardziej <laughs> interesują w tej rozmowie, czyli kwestii Puszczy Białowieckiej. I sporu z Komisją Europejską. 11 września, bo sobie sam specjalnie sprawdziłem nagłówki gazet i portali, 11 września wszyscy twierdzili, że już lada moment Polska zacznie płacić straszne kary, które na nią nałoży Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Wtedy przypomnę, 11 września by była się rozprawa przed nim. Yy, I mamy początek października. Na razie kar chyba na nas nie nałożono, bo gdyby nałożono, to zakładam, że wszyscy by o tym poinformowali z dużą satysfakcją. Na razie. Cisza. Jak wygląda ta sytuacja, jak wygląda ta sprawa? No, podczas tej rozprawy 11 września, dość niefortunnej jak powiedział dla Komisji Europejskiej, no, Trybunał jakby zdecydował o tym, że będzie nowy wniosek tymczasowy, i ten wniosek nowy tymczasowy został złożony przez Komisję Europejską, na ten wniosek Polska odpowiedziała w terminie, prosząc również, żeby ten wniosek tymczasowy został rozpatrzony jak najszybciej. Dlaczego to dlaczego ta rozprawa była Pańskim, zdaniem niefortunna panu no Z tego powodu, że yy, z tego powodu że Komisja Europejska miała w tym wniosku tymczasowym taki postulat, aby wstrzymać, wstrzymać wycinkę drzew na terenie puszczy białowieskiej, z wyjątkiem tych przypadków, kiedy no te drzewa trzeba usunąć ze względu na bezpieczeństwo publiczne. I Polska rzeczywiście zastosowała się do tego, ale wtedy... Czyli Polska wstrzymała wycinkę... Ja mówię, Polska stosuje się idealnie do tego, no. że stosuje, stosuje te zadania ochronne, w tym również i wycinkę drzew ze względu na bezpieczeństwo publiczne. Okay. Chodzi o to, żeby no, drzewo suche nie zabiło człowieka, żeby nie uszkodziło samochodu, żeby no, nie spowodowało różnych szkód innych, jak również, żeby nie to leżące drewno, żeby również nie było zagrożeniem pożarowym właśnie w tych miejscach, gdzie to zagrożenie pożarowe występuje i Polska to rzeczywiście stosowała. Komisja Europejska wtedy powiedziała, że chciałaby uściślić dokładnie, co to jest bezpieczeństwo publiczne i wtedy Pan Wiceprzewodniczący Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, że on by proponował, żeby inaczej sformułować wniosek, bo jak się by inaczej sformułował wniosek, to on mógłby może Polskę ukarać w tym zakresie, Czyli, Krótko mówiąc, pan minister sądzi, że nastąpiła tutaj, że tak powiem, wymiana ról z ja, no, sędziego. To tak, nam się wydaje Ale... zresztą na to, żeśmy zwrócili uwagę. Zresztą MSZ również, jak również prawnicy. No troszeczkę w polskiej kulturze prawnej nie mieści nam się w głowie, żeby ten, który ma bezstronnie osądzać, zamienił się rolą, co nieco ze skarżycielem i mówił, w jaki sposób sformułować wniosek, żeby można było Polskę ukarać, ale tak jak Pan powiedział, ten wniosek został złożony drugim, żeśmy w odpowiednim terminie odpowiedzieli. To było pod koniec września. To był koniec września, prosząc również, żeby jak najszybciej go rozpatrzyć, a również, żeśmy odpowiedzieli na skargę. I to, ta odpowiedź dotarła chyba 4 października. Również prosiliśmy o to, żeby ten, ta skarga została rozpatrzona jak najszybciej, dlatego że traktujemy to nie w ten sposób, że chcemy wygrać, czy też przegrać, tylko rzeczywiście jest to swego rodzaju incydent, gdzie Komisja Europejska nie przestrzega... Prawa, które jest stworzone w Unii Europejskiej, a prawo w Unii Europejskiej to są sprawy związane z implementacją dyrektywy ptasiej i dyrektywy habitatowej. Puszcza Białowieska jako obszar, który obejmuje lasy gospodarcze, jak również no, małą część, którą jest Park Narodowy, wyznaczyła obszary Natura 2000 i one miały w takim Panie zakresie Panie gdyby to pan miał wytłumaczyć hmm. laikowi, no komuś, to się nie zna tak. na ochronie hmm. przyrody i tak dalej, jaka jest istota tego sporu? Dla ludzi, którzy słuchają, nie wiedzą, co to jest ochrona habitatowa, hmm. co to są istota szczególne regiony i tak dalej. na tym, że, no, będę mówił teraz, na terenie Puszczy Białowieskiej cały językiem zwykłym lasu, dla jest ludzi. 7 tysięcy hektarów Hektarów I w związku z tym mamy zgodnie z prawem chronić te grondy, gdyż chroniąc te grondy będą występowały tam również te gatunki, które są związane z grondami, a więc owady, ptaki, zwierzęta, inne itd. No i się okazało, że y, zmieniono sposób zagospodarowania i zginęło nam tysiąc hektarów grondów. W związku z tym Polska zawiadomiła Unii Europejskiej, że zginęło tysiąc hektarów i rozpoczyna działania naprawcze, gdyż musi to robić. Na no spór polega na tym, że Komisja Europejska łamiąc rabo powiedziała, nie wolno wam robić żadnych działań naprawczych, bo to są nietknięte ręką człowieka lasy i w związku z tym trzeba obserwować procesy naturalne. Jest całkowicie pomieszanie poglądów, dlatego że prawo Unii Europejskiej nie mówi nic o tym, że trzeba obserwować procesy naturalne w lasach nietkniętych człowieka, człowiek, przez człowieka, a Puszcza Białowieska jest świetnie udokumentowaną obiektem, gdzie człowiek gospodarował i te zasoby przyrodnicze są dziełem rąk ludzkich. W zaraz, związku z tym powstał konflikt. Zaraz zajmiemy się samą puszczą i ochroną, tylko jeszcze ta kwestia prawna. Czyli w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że ministerstwo, czy polski rząd, Polska odpowiedziała i czekamy na rozstrzygnięcie, tak? Tak, Przez... czekamy na to rozstrzygnięcie i bardzo prosimy o to, żeby to rozstrzygnięcie nastąpiło jak najszybciej. No i również poprosili o to, żeby pana wiceprzewodniczącego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który no, no, zachował się nie tak, jak według naszej kultury prawnej powinien się zachować, myślę również i kultury europejskiej, żeby jednak jego odsunąć od dalszego postępowania. I czy decyzja w tej sprawie już zapadła, czy jeszcze nie? Czekamy na odpowiedź w tej sprawie. MSZ wysłało w tej sprawie pismo, no i równocześnie poprosiliśmy, żeby rozpatrzone następne wniosek tymczasowy, jak również i skarga, była rozpatrywana w szerszym gronie. Polska również Wastąpiła przeciwko Komisji Europejskiej, pan również wystąpił z, z pozwem, albo, po no krótko mówiąc, z roszczeniami finansowymi na początku y, też września. Tak, żeśmy wystąpili z roszczeniami finansowymi, gdyż y, uważamy, że to, co się dzieje, to dzieje się za, powiedzmy, no, na wskutek pewnej presji Komisji Europejskiej, która jest wprowadzana w błąd według nas. no Ale w związku z tym są straty i to konkretne straty, a za konkretne straty trzeba płacić. W ten sam sposób Polska by płaciła, gdyby nie Środków zaradczych, ochronnych, to najprawdopodobniej komisja wtedy wystąpiła o to, żeby Polska poniosła no, koszty naprawy tych siedlisk. I to jest no, w tej chwili, gdybyśmy nie złożyli tego wniosku, nie informowali Komisji Europejskiej, mogę Panu powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że na pewno różne organizacje ekologiczne złożyłyby wniosek, aby ukarać Polskę za to, że zginęło tysiąc hektarów grądu białowieskich. Czyli jeśli, wracając, czy podsumowując tę tą, tą część prawną, jesteśmy na takim etapie, że Polska odpowiedziała na zarzuty i czekamy na rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, tak? Tak, panie redaktorze, Polska postępuje zgodnie z prawem, dotrzymuje terminów. Na każde pismo Komisji Europejskiej odpowiada w terminie, mimo że nas rzucone są bardzo często bardzo krótkie te terminy odpowiedzi. Komisja Europejska bardzo często debatuje nad naszą odpowiedzią kilka miesięcy, a daje nam powiedzmy trzy tygodnie, cztery tygodnie jeszcze w okresie świątecznym. A jeszcze jedno, a dlaczego Polska nie mogła przekonać Komisji Europejskiej do tego, żeby Komisja Europejska nie występowała przeciwko Polsce w tej sprawie? No to jest dobre pytanie, panie redaktorze i z tego też powodu, jak stanąłem przed... Obliczem Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości mówiłem to, że postępujemy zgodnie z sprawem. Informujemy o wszystkim Komisję Europejską, natomiast Komisja Europejska nie odpowiada na nasze pisma i proceduje tylko i wyłącznie w tym kierunku, aby wstrzymać pewne działania, które są niezgodne z prawem. Jeszcze kończąc tą kwestię formalną, czyli na razie, a czy jest jakiś termin, do którego Europejski Trybunał Sprawiedliwości musi wydać wyrok, czy nie? Czy to Akurat jest kwestia Europejski otwarta? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma terminów, w związku z tym może. Postępować tak jak chce, natomiast my prosimy o to, żeby to nastąpiło jak najszybciej. Dobrze, teraz kwestia już merytoryczna dotycząca samej puszczy. Głównym zarzutem, jaki się formuje wobec pana, jest to, że w sposób niepotrzebny wycina się drzewa, co powoduje do uszczerbku, ubytku drzewostanu w Puszczy Białowieskiej. To jest ten główny zarzut, który podnoszą ekologowie, organizacje ekologiczne. Panie redaktorze, głównym celem działalności na terenie Puszczy Białowieskiej ministra jest ochrona tego, co zostało wyznaczone w ramach sieci Natura 2000. W ramach sieci Natura 2000 zostało wyznaczone między innymi około 7 tysięcy albo więcej, nawet hektar więcej, zdecydowanie więcej hektarów gruntów białowieskich i to powinno trwać. Te drzewostany zostały stworzone ręką człowieka, czyli były sadzone. Doszły do pewnego wieku starczego i wtedy Komisja Europejska wywierała presję i ograniczono pozyskanie tego drewna. W związku z tym co się stało? Stało się to, że drzewostany zaczęły zamierać Powstały epidemie różnych chorób, między innymi również i kornika drukarza i zginęły nam drzewostany na powierzchni około tysiąca hektarów. Jak zginął drzewostan na powierzchni tysiąca hektarów, czyli nie ma pan tego drzewostanu, to oczywiście giną gatunki z nim związane, więc ptaki, owady, jak również oczywiście szata roślinna. I tam, gdzie był wysoki poziom wód gruntowych, tam w tej chwili mamy bagna, czyli zalane wodą, a tam, gdzie był niski poziom wód gruntowych, mamy zespoły trawiaste, powiedzmy zbliżone do łąk. W związku z tym trzeba to ratować. W jaki sposób ratować? Po to, żeby przywrócić z powrotem szatę roślinu taka jaka była, czyli przywrócić grąd. I wycinka, to co nazywa się wycinka tych drzew, to nie jest wycinka, tylko to jest hamowanie procesu gradacji, żeby dalej drzewostany nie zabierały, żeby tych, te siedliska grądowe nie ginęły. Po to, żeby zahamować proces zamierania drzewostanów, odtworzyć te drzewostany, żeby przywrócić ten charakter tych siedlisk, które były poprzednio, po to, żeby występowały tam te gatunki, które są chronione w ramach Unii Europejskiej. bo w jednym z poprzednich wywiadów pan minister powiedział, że y, ta epidemia kornika drukarza. Zaczęła się od tego, że 29 drzew bodajże zostało tym, tą chorobą, nazwijmy to, dotknięte i to się rozprzestrzeniło, i że gdyby od razu zareagowano, to tej epidemii by nie było. Ale przedstawiciele ekologów mówią, no, że natura się sama powinna regenerować i każda ingerencja człowieka jest szkodliwa. No, panie redaktorze, ona się zregenerowała, a mianowicie w tej chwili jest pierwszy okres regeneracji. Mam, nie mamy tysiąc hektarów grądów. O ile nie zatrzymamy tej, yy, tego procesu, będziemy mieli parę tysięcy hektarów tych grądów. I oczywiście, w przyszłości, jakby człowieka tam nie było, a w ogóle człowieka jakby zginął na powierzchniach paru milionów hektarów, to ta przyroda by sobie za 100 czy 200 lat poradziła. Ale to, co tam mamy na tych powierzchniach 60 tysięcy hektarów lasów gospodarczych i Puszczy Białowieskiej jako Parku Narodowego, to zostało wszystko stworzone ręką człowieka. To dzięki właśnie działalności gospodarczej człowieka zrobiono coś takiego, że występuje tak ogromna bioróżnorodność na tym malutkim skrawku terenu. A ta bioróżnorodność z tego wynika? No z tego wynika, że mogą występować gatunki, które są, występują na terenach otwartych, chociażby takie jak bocian, czyli trzeba kosić trawę, żeby bocian występował, ale są też gatunki takie, które występują na zrębach, czyli Trzeba wyciąć drzewostan, żeby występował na zrobie. To są gatunki prawem chronione, chociażby takie, jak bor, no, skowronek borowy czy też lelek kozoduj. I są gatunki takie, które występują w starszych drzewostanach i są gatunki takie, które. Gnieżdżą się w starszych drzewostanach, a polują na terenach na młodych drzewostanach. Czyli musi być wszystko bardzo mocno zróżnicowane, i to jest świetnie udokumentowane. Od kilkuset lat pełna dokumentacja, jak człowiek to użytkował tamtych terenów. I oby człowiek sobie z tym dalej poradził. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Jan Szyszko, minister środowiska. Ślicznie dziękuję.